Postanowiłem wysłać do badań próbkę oleju mimo małego przebiegu, ale to co chcę sprawdzić, czyli występowanie paliwa w oleju, jeśli ma zaistnieć, to istnieje, bo olej śmierdzi paliwem. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Mazda 3, rok produkcji 2017, silnik 2.0 benzyna, 120 koni, przebieg samochodu 37 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie porównanie degradacji oleju Ravenol 0W20 z degradacją oleju Mazdy 5W30 w oparciu o dwa takie same samochody Mazda 3. Inicjatorem eksperymentu jest Piotr. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Piotr skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej nowy. Kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów ponownie za chwilę. Do silnika zalany został olej Ravenol DFE w klasie lepkościowej 0W20. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było robionego żadnego dodatku do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 3345 km, 5% eksploatacji to miasto, reszta trasa. Dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 10 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. Wszystkie szczegóły podałem na tle odcinka numer 163 w celu łatwiejszego porównania degradacji dwóch różnych olejów. W ramach dodatkowych informacji Piotr napisał tak. Postanowiłem wysłać do badań próbkę oleju mimo małego przebiegu, ale to co chcę sprawdzić, czyli występowanie paliwa w oleju, jeśli ma zaistnieć, to istnieje, bo olej śmierdzi paliwem. Badania w przyszłości chciałbym przeprowadzać więcej razy, bo na razie przy przebiegu około 34 tysiące km silnik dostawał pięciokrotnie nowy olej, teraz będzie wymieniany szósty raz. Ale jako, że jest to wtrysk bezpośredni, to chciałbym stosować również płukanki i zobaczyć, jaki to ma wpływ na oliwę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 49,2 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,8 mm2 przez sekundę w 100 stopniach Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 160. Porównujemy te wyniki z deklaracją producenta. Zgodność na poziomie 2-3%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 43,2 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,2 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 167. Otrzymujemy zatem następujące wnioski. Lepkość w 40 stopniach poleciała w dół mocniej niż w 100 stopniach Celsjusza. W niższej temperaturze mamy przedział ostrzegawczy -12%, w 100 stopniach przedział akceptowalny -7%. Jak to wyglądało w odcinku numer 163 po dwukrotnie większym przebiegu? Dla porównania również macie w tym zestawieniu. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik z kategorii bardzo dobre, jedynie aureola zewnętrzna, przezroczysty okrąg wydaje się być dość duża, co może mieć związek z obecnością paliwa w oleju. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Z podczerwieni dwa kluczowe wnioski. Praktycznie wszystkie wskaźniki na zielono, jedynie w obszarze degradacji estrów, modyfikatorów lepkości mamy stan ostrzegawczy. Redukcja lepkości wiązałbym zatem w pierwszej kolejności z tym źródłem. W podczerwieni brak mocnych sygnałów uzasadniających opinię Piotra, że olej śmierdzi paliwem. Owszem, delikatne sygnały obecności paliwa są, natomiast nie są to duże ilości. Podsumowując, jakość ogólna tego oleju po stosunkowo niedużym przebiegu jest na satysfakcjonującym poziomie, natomiast gdybym miał zabawić się w prognozowanie zmian, to obstawiam, że olej utrzyma akceptowalne parametry do przebiegu max około 6-7 tysięcy km. Głównie zaważą o tym moim zdaniem parametry lepkościowe, opinia zbudowana w oparciu o wyniki dla takiego samego silnika dla oleju z odcinka numer 163. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!